Dzień dobry Państwu, tu Andrzej Kuźmicki. Witam w kanale Sekrety Psychologii, Psychologia Nieświadomości. Dzisiaj temat indywiduacji, ale będzie to, chciałbym powiedzieć, nietypowy bardzo wykład dotyczący indywiduacji w teorii Carla Gustava Junga, ponieważ chciałbym ten temat zestawić z ogólnie rozumianymi fazami rozwoju człowieka. Dlatego temat naszego spotkania: fazy rozwoju człowieka, a indywiduacja. Mam nadzieję, że tak przedstawiony materiał pomoże Państwu i mnie później w taki sposób, że będę mógł, kiedy będę analizował zjawiska społeczne albo kiedy będę mówił o doświadczeniach z narkotykami, to będziecie Państwo bardziej rozumieli, w których punktach te różne tematy w jakiś sposób są styczne z procesem indywiduacji człowieka. No, przechodzimy więc do tematu. Ogólne tendencje umysłu człowieka. Ludzki umysł można opisać jako dynamiczny, złożony i adaptacyjny system, który nieustannie wchodzi w interakcję ze środowiskiem i dostosowuje się do nowych informacji i doświadczeń. System ten jest zdolny do uczenia się, zapamiętywania i podejmowania decyzji i jest pod silnym wpływem zarówno czynników genetycznych, jak i środowiskowych. W miarę jak jednostki przechodzą przez kolejne etapy rozwoju, ich umysły stają się coraz bardziej złożone i wyrafinowane, co pozwala im skuteczniej dostosowywać się do środowiska. Proces ten obejmuje integrację nowych informacji i doświadczeń z istniejącymi strukturami mentalnymi, a także tworzenie nowych struktur mentalnych w celu dostosowania do nowych informacji. Oprócz rozwoju poznawczego, rozwój emocjonalny i społeczny również odgrywają ważną rolę w dojrzewaniu umysłu. To jest bardzo istotne. Umiejętność regulowania emocji, rozumienia perspektywy innych osób i poruszania się w relacjach społecznych to kluczowe elementy skutecznego funkcjonowania w świecie. W miarę jak umysł rozwija się i dojrzewa, jednostki stają się lepiej przygotowane do radzenia sobie z wyzwaniami i złożonością otaczającego ich świata. Są w stanie myśleć krytycznie i kreatywnie, rozwiązywać problemy i podejmować decyzje, które odzwierciedlają ich wartości i cele. Należy jednak zauważyć, że proces rozwoju trwa, a jednostki uczą się i dostosowują przez całe życie. Przykładowy model rozwoju człowieka, teoria Jeana Piageta. Jean Piaget był psychologiem rozwojowym, najbardziej znanym ze swojej teorii rozwoju poznawczego, która opisuje, w jaki sposób dzieci rozwijają zdolność myślenia, rozumowania i rozumienia otaczającego je świata. Chociaż teoria Piageta koncentruje się przede wszystkim na rozwoju poznawczym, zaproponował on także teorię rozwoju moralnego. Według Piageta istnieją cztery etapy rozwoju poznawczego, z których każdy charakteryzuje się innym sposobem myślenia i rozumienia świata. Czyli w tym momencie chciałbym Państwu tylko powiedzieć, że w tej chwili, w pierwszej części wykładu, skupiamy się na tym, żeby Państwu przybliżyć pierwszą fazę, pierwszą połowę życia, nazwijmy to, w której małe dziecko adaptuje się do świata zewnętrznego i generalnie dojrzewa w sensie ogólnym. A w drugiej części, kiedy będziemy mówili o indywiduacji stricte, w sensie stricte, to tam będziemy mieli na myśli już człowieka dojrzewającego czy dojrzałego i już podążającego w stronę bycia starszym. Według Piageta istnieją cztery etapy rozwoju poznawczego, z których każdy charakteryzuje się innym sposobem myślenia i rozumienia świata. Pierwszy to etap sensomotoryczny, od urodzenia do około 2 lat. Pamiętajcie Państwo, że to są pewne orientacyjne granice. Proszę się do nich tak bardzo ściśle nie przywiązywać. Na tym etapie niemowlęta i małe dzieci poznają świat za pomocą zmysłów i działań. Rozwijają podstawowe zdolności poznawcze, tak jak trwałość obiektu, zrozumienie, że obiekt nadal istnieje, nawet gdy jest poza zasięgiem wzroku, oraz związki przyczynowo-skutkowe.
Czyli zdolność do rozumienia, że jedno zdarzenie powoduje inne. W tym okresie rozwija się schemat stałego przedmiotu, stałości przedmiotu, schemat uniwersalnej przestrzeni, niezależnej od doznań czuciowych, schemat następstwa czasowego, umożliwiający rejestrowanie kolejności zdarzeń, schemat przyczynowości i stopniowo rozwija się świadomość sensomotoryczna. Drugi etap, etap przedoperacyjny, do około 7 roku życia. Na tym etapie myślenie dzieci staje się bardziej symboliczne. Dzieci zaczynają rozwijać bardziej wyrafinowane zdolności poznawcze, w tym zdolność myślenia symbolicznego i zaangażowania się w zabawy z wyobraźnią. Dzieci są w stanie używać języka do przedstawiania przedmiotów i idei, które nie są obecne, i angażować się w udawaną zabawę. Jednak ich myślenie jest nadal egocentryczne, co oznacza, że mają trudność ze zrozumieniem perspektyw czy punktu widzenia innych ludzi. To jest ciekawe, że ten brak jest u osób autystycznych, szczególnie tych, które mają silne nasilenie zaburzeń autystycznych, jest praktycznie nieobecna. Jest taka sama właściwość, właśnie brak zdolności do zrozumienia perspektywy innych osób. Charakterystyczne dla tego okresu jest myślenie konkretno-wyobrażeniowe za pomocą obrazów, intuicyjne, ale też rozwój języka, pojęć, znaków i symboli. Rozumowanie oparte jest na zdarzeniach zewnętrznych, a nie na operacjach logicznych. Zabawa symboliczna rozwija się mowa wewnętrzna, zdolność do antycypowania przyszłości. Kolejny etap, konkretny etap operacyjny od 7 do 12 roku życia, znowu mówimy w pewnym sensie o ogólnieniu. Na tym etapie myślenie dzieci staje się bardziej logiczne i systematyczne. Dzieci są w stanie wykonywać operacje myślowe na konkretnych przedmiotach i zdarzeniach, tak jak dodawanie lub odejmowanie liczb, i rozumieją zachowanie. Pomysł, że ilość substancji pozostaje taka sama, nawet gdy zmienia się jej wygląd. W tym okresie rozwija się myślenie słowno-logiczne. Wykształca się pojęcie stałości objętości i masy, odwracalność operacji umysłowych. Następuje stopniowe przyswojenie pojęć logicznych i rozwija się zdolność do klasyfikacji hierarchicznej. Pojawia się możliwość dokonywania kategoryzacji rzeczy i pojęć i rozumienia relacji między nimi. Rozwija się rozumowanie indukcyjne od szczegółu do ogółu. I czwarty etap, etap formalny, operacyjny, powyżej 12 roku życia. Na tym etapie jednostki stają się zdolne do abstrakcyjnego rozumowania i myślenia hipotetycznego. Są w stanie logicznie i systematycznie rozumować i przemyśliwać hipotetyczne sytuacje, rozpatrywać hipotetyczne sytuacje i pomysły, oraz angażować się w rozwiązywanie złożonych problemów. W tym okresie rozwija się myślenie ściśle abstrakcyjne, formalne, hipotetyczno-dedukcyjne, a także myślenie twórcze w szerszej perspektywie. Następuje stopniowa dominacja inteligencji werbalnej, wysoce abstrakcyjnej. Rozwija się rozumowanie i to, że wiedza zależy od subiektywnych doświadczeń, czyli uświadomienie tego, że wiedza zależy od subiektywnych doświadczeń czy od punktu widzenia. To był rozwój poznawczy młodego człowieka, młodego umysłu, a teraz zobaczmy szerszą, dłuższą perspektywę całości życia w psychospołecznym modelu rozwoju Erika Eriksona. Erik Erikson był psychologiem rozwojowym, który zaproponował teorię rozwoju psychospołecznego, która przedstawia kluczowe etapy rozwoju człowieka od narodzin do starości. Według Eriksona ludzie przechodzą przez 8 etapów rozwoju psychospołecznego, z których każdy jest naznaczony określonym konfliktem lub kryzysem. I tutaj, jeżeli widzicie Państwo, to konflikt i kryzys mógłby się wiązać z dezintegracją i reintegracją, albo powiedzmy to w kategoriach Kazimierza Dąbrowskiego, z dezintegracją pozytywną, która jest charakterystyczna do przeniesienia struktury psychicznej na wyższy poziom regulacyjny. Czyli
Każdy okres wiąże się z określonym konfliktem lub kryzysem, który musi zostać rozwiązany, aby jednostka rozwinęła się w zdrową i dobrze przystosowaną osobę. Pierwszy etap: zaufanie i nieufność. I to jest o tyle ciekawe, że znowu to się nakłada na, w pewnym sensie na etapy, które wyodrębnił Piaget, bo tylko tutaj one mają charakter bardziej relacyjny, nazwijmy to, wiążą się z interakcją rodzic-dziecko. I ten etap występuje w okresie niemowlęcym od urodzenia do około 18 miesiąca życia. Niemowlęta uczą się ufać lub nie ufać swoim opiekunom w oparciu o jakość otrzymanej opieki. Na przykład, oczywiście tutaj nam się pojawia pewien rodzaj, kiedy będziemy myśleli na przykład o teorii, tak zwanej po angielsku mówimy attachment theories, czyli dotycząca stylu przywiązywania się, to na przykład w sensie psychoanalitycznym, czy w sensie właśnie psychologii rozwojowej dotyczącej okresu wczesnodziecięcego, to widzimy tutaj, że relacja rodzic-dziecko może być naznaczona taką właśnie cechą, zaufaniem lub brakiem zaufania czy nieufnością. Etap drugi to jest od 18 miesięcy do 3 lat i tu znowu proszę pamiętać, że to są kwestie, pewne ramy umowne. I tutaj jest autonomia lub wstyd i niepewność. Ten etap ma miejsce we wczesnym dzieciństwie od 18 miesięcy do 3 lat. Dzieci uczą się, jak stać się bardziej niezależnymi i dokonywać samodzielnych wyborów, ale mogą też odczuwać wstyd i wątpliwości, jeśli nie pozwala im się odkrywać i rozwijać swojej autonomii. I tutaj znowu widzicie Państwo, kiedy Piaget podkreślałby, jak się rozwijały procesy poznawcze u dziecka, to tutaj podkreśla się dynamiczną relację między rodzicem a dzieckiem i jakie to przynosi konsekwencje dla ogólnej postawy i sposobu myślenia dziecka. Etap kolejny to jest inicjatywa lub poczucie winy, czy versus poczucie winy. Ten etap występuje w wieku przedszkolnym od 3 do 6 roku życia. Dzieci zaczynają przejmować inicjatywę w swoich działaniach i badać otoczenie, ale mogą się czuć też winne, jeśli ich inicjatywy są zniechęcane lub karane. Kolejny etap: pracowitość versus poczucie winy czy poczucie niższości. Ten etap występuje w latach szkoły podstawowej od około 6 do 11 roku życia. Dzieci uczą się pracować i osiągać kompetencje w swoich zadaniach, ale mogą czuć się gorsze, jeśli nie są w stanie sprostać oczekiwaniom innych. I tutaj znowu widzicie Państwo, jak relacje z innymi, jak mogą wpływać na postrzeganą samoocenę, na postrzeganie własnej osoby przez młodego człowieka. Kolejny etap to jest poczucie tożsamości, pomieszanie tożsamości. Czyli to jest okres, pojawia się w okresie dojrzewania od 12 do 18 roku życia. Nastolatki zaczynają rozwijać swoje poczucie tożsamości i odkrywać różne role, ale mogą doświadczać zagubienia i niepewności, próbując ustalić swoje miejsce w społeczeństwie. To jest ciekawe, chciałbym, żebyście Państwo na to teraz zwrócili uwagę, na przykład w kontekście tego, co się dzieje obecnie w kulturze Zachodu, kiedy mówimy o problemach psychologicznych młodych ludzi związanych, które są wyodrębnione i bardzo mocno naciskane przez gender ideology, gdzie możecie zobaczyć Państwo, że teoria Eriksona mogłaby być użyta do tego, żeby wyraźnie pokazać, w którym okresie rozwoju człowieka następują zaburzenia u tychże młodych ludzi, którzy doświadczają problemów z swoją tożsamością w kulturze zachodniej, w krajach anglojęzycznych, to się mówi, związanych z gender identity, czy gender dysphoria. To właśnie tu w tym okresie byśmy lokowali te zaburzenia
te trudności młodych ludzi, które są tak mocno artykułowane w tej chwili w Stanach Zjednoczonych i na Zachodzie. Kolejny etap, i to jest już powoli przechodzimy do ludzi, do człowieka, mówienia o człowieku w pełni dojrzałego, o człowieku w pełni dojrzałym, czyli mówimy tu o okresie, w którym człowiek rozwija bliskość, intymność, lub też następuje u niego doświadczenie izolacji. Ten etap występuje we wczesnej dorosłości, od 18 do 40 roku życia. Czyli to jest okres, w którym młody człowiek teoretycznie powinien się usamodzielnić, znaleźć partnera życiowego, założyć dom, spłodzić potomstwo i rozwijać je. Tutaj w tym okresie młodzi dorośli zaczynają tworzyć intymne relacje z innymi, ale mogą czuć się też odizolowani, samotni, jeśli nie są w stanie nawiązać tychże relacji. Etap siódmy to twórczość versus stagnacja. Ten etap występuje w okresie średniej dorosłości, od 40 do 65 roku życia. Dorośli zaczynają koncentrować się na wychowaniu następnego pokolenia i wnoszeniu wkładu w społeczeństwo, ale mogą czuć się w jakiś sposób niespełnieni, jeśli nie znajdą poczucia własnego celu. I właśnie szereg klientów, którzy do mnie trafia, właśnie mają tego typu problem. Poczucie niekoniecznie poczucie zaspokojenia swojego pragnienia życia, pełni życia, to gdzie pojawia się uczucie niespełnienia, pewnej pustki, braku sensu czy braku integracji. I ostatni etap, poczucie integralności versus rozpacz. Ten etap występuje w późnej dorosłości, od około 65 roku życia, no i osób starszych. Starsi dorośli zastanawiają się nad swoim życiem i mogą odczuwać poczucie integralności i satysfakcji, lub też rozpaczy i żalu. Każdy etap opiera się na poprzednim i przygotowuje scenę dla następnego. A pomyślne rozwiązanie każdego etapu jest niezbędne do zdrowego rozwoju i dostosowania przez całe życie. Dlaczego o tym warto powiedzieć, szczególnie w kontekście naszego tematu indywiduacji według Junga? To znaczy, że musicie Państwo rozumieć, że samo pojęcie jungowskie indywiduacji to jest daleko posunięte uproszczenie i trzeba je rozumieć właśnie w szerszym kontekście rozwoju człowieka, który ja w tej chwili właśnie Państwu, mam nadzieję, nakreślam. Żeby jeszcze bardziej dopełnić obraz, chciałbym kolejny model Państwu, bardziej jungowski właśnie, opisać, czyli oparty o archetypy, którym żyjemy, a które to opisała Carol Pearson. W jednej z jej książek ona opisuje sześć archetypów, jakimi żyjemy. I tutaj kierunek rozwoju, jak Państwo widzicie, od lewej do prawej strony, to jest od niewinności poprzez cierpienie, potem samookreślenie, walka na wielu frontach o własną tożsamość, nazwijmy to, o swoje życie, o siebie i tak dalej. I w stronę miłości i zrozumienia. Czyli początek to jest niewinność, i potem jest przejście w stronę upadku. Tak inaczej, jak mamy to rozumieć? Czyli pierwszym archetypem, którym żyjemy, to jest archetyp niewinnego. Niewinny żyje w trwającym nieprzerwanie stanie łaski. Trochę tak jak malutkie dziecko, które jest pod opieką mamy, taty i są jego potrzeby wszystkie zaspokojone wtedy, kiedy tylko ono czuje się całkowicie zaspokojony i bezpieczny. Potem taki młody człowiek musi już powoli zacząć wychodzić w stronę życia zewnętrznego, i dlatego tutaj tym drugim archetypem to jest sierota. Sierota staje w obliczu faktu własnego upadku i wyrzucenia z raju. Potem kolejne archetypy, to one wiążą się już z drogą, z tym, jak człowiek się adaptuje i odnajduje ścieżkę w życiu. Czyli pierwszy archetyp to jest wędrowiec.
odkrywa siebie w oderwaniu od innych poprzez swoją niezależność. Na przykład młody człowiek opuszcza dom, szuka swojej drogi w życiu, zaczyna pracę, zaczyna swój biznes, rozwija niezależność, zakłada rodzinę. Kolejny archetyp wojownika. Jest to bardzo popularny u mężczyzn archetyp. Taka osoba odkrywa siebie poprzez walkę ze smokami i walkę o zmianę świata. Człowiek, który nie boi się życia i walki o swoją wizję, czy to na forum społeczeństwa, czy w biznesie, nie boi się konfrontacji, walki z przeciwieństwami, gotowy jest walczyć o swoje idee i przekonania. Kolejny archetyp wiąże się dosyć mocno z postacią właśnie, którą my kojarzymy z postacią matczyną. A tutaj jest trochę niefortunnie nazwane męczennik, ale tutaj chodzi o to, że osoba ta odkrywa siebie poprzez dawanie, zaangażowanie i poświęcenie dla innych. Osoba poświęcająca się dla społeczności czy rodziny, na przykład opiekująca się dziećmi. I można powiedzieć, że dlatego ten archetyp jest bardzo mocno związany z drogą kobiety, dlatego że dziewczyny, kobiety, kiedy kończą szkołę, na przykład średnią czy studia, to już zaczynają bardzo intensywnie myśleć właśnie o tym, o dziecku, założeniu rodziny, i to bardzo mocno wiąże się z ich, nazwijmy to, pewną biologicznymi uwarunkowaniami organizmu. Więc ona potem, taka kobieta, przechodzi właśnie do roli opiekunki, która się opiekuje domostwem, swoimi dziećmi, ale mogą to być też różne inne prace, czy na przykład opiekun społeczny, czy pielęgniarka, czy nauczycielka w szkole i tak dalej. Czyli jest to osoba, która się opiekuje osobami potrzebującymi pomocy, pomaga organizować i integrować społeczność, potrafi poświęcić swój interes dla innych, nawet jeśli czasem będzie to wiązało się czy to z poświęceniami z jej strony, czy nawet z cierpieniem. Ostatnim z archetypów to będzie archetyp maga. Jest to, czy może, odkrywa, to jest postać, która odkrywa siebie jako istotę żyjącą w harmonii ze światem, uczy się poruszania wraz z energią wszechświata. I znowu może zaufać światu. Mówię tutaj znowu, dlatego że to jest tak, jakby postać niewinnego, która na początku świata, na początku swojego życia odczuwa pełną harmonię ze światem, ale ona była w tym sensie bierna i nieadaptacyjna. Mag charakteryzuje się znowu pełnią harmonii interakcji ze światem. Uczy się poruszania wraz z energią wszechświata. I dlatego może znowu zaufać światu. Jest to osoba, która potrafi wybierać w różnych okolicznościach różne formy bycia. Jest elastyczna, uważna, rozumiejąca złożoność świata i umiejąca się adaptować do różnych sytuacji, w jakich się znajdzie. Jak widzicie Państwo, to tutaj opisałem bardzo tak zgrubnie naszą drogę w perspektywie archetypów. A teraz chciałbym trochę bardziej uszczegółowić. Mimo że ten poprzedni archetypowy model można go uznać również za jungowski, ale teraz chciałbym opisać model, o którym bym chciał powiedzieć, że to jest właśnie model jungowski rozwoju człowieka. Czyli pierwsze to jest dzieciństwo. W dzieciństwie w dużej mierze kierujemy się naszymi instynktami i kolektywnymi formami zachowań. Dziecko rozumiane jest tu podobnie, jak to było w psychoanalizie, jako podlegające popędom, z mało rozwiniętym, słabym, niepotrafiącym radzić sobie z wieloma zewnętrznymi siłami, jakie na niego oddziaływują, czy to są impulsy instynktowne, czy archetypowe, czy trudne okoliczności życiowe. Dziecko jest mało samoświadome. Jego automatyczne działania zmierzają przede wszystkim do adaptacji przez wytwarzanie efektywnej persony, maski społecznej. Skupione jest ono na rozwoju podstawowych zdolności mentalnych i poznawczych. Potem dojrzewanie. Gdy dziecko wchodzi w wiek dojrzewania, z jednej strony dochodzi ono do uzyskania pełnej gamy funkcji psychicznych obecnych u dorosłych, tak jakbyśmy mówiliśmy tu w modelu Piageta na przykład, ale jego struktura psychiczna nie jest w pełni rozwinięta i zaadoptowana jeszcze.
W trakcie fazy przejściowej między okresem dzieciństwa i dorosłością młode osoby przechodzą okres szeregu zmian, szczególnie w zakresie ich poczucia tożsamości i indywidualności. Choć ego takiej osoby jest pod względem funkcjonalnym i operacyjnym czy poznawczym w pełni rozwinięte, to wciąż rozwijają się w niej i samowiedza i umiejętności konieczne do późniejszego założenia i utrzymania rodziny. Młody człowiek coraz bardziej rozwija w sobie poczucie własnej indywidualności i tożsamości, ale dopiero pełne wejście w sferę w pełni samodzielnego życia społecznego, rodzinnego i zawodowego umożliwia takiej młodej osobie uzyskanie pełnej formy adaptacyjnej. Potem kolejna faza to jest dorosłość. W wieku dojrzałym osoba rozwija swoje zdolności adaptacyjne do życia i do bycia człowiekiem dojrzałej. Członkiem dojrzałej społeczności. Persona tej osoby jest w pełni ukształtowana. Osoba ta rozwija też stopniowo lepsze zrozumienie siebie i świata. W tym punkcie mówimy o osobie, która osiągnęła pełną ekonomiczną i społeczną samodzielność, założyła rodzinę, uczestniczy w efektywny sposób w kulturze i w życiu społecznym. Pamiętajmy jednak, że w sensie jungowskim osoba ta zaadoptowała się jedynie do zewnętrznych okoliczności jej istnienia. To, co postuluje w swej teorii Jung, to rozpoczęcie adaptacji do jej życia wewnętrznego, czego w sensie ścisłym dotyczy właśnie termin indywiduacja. Indywidualizacja, ale tu indywiduacja jest ostatnim etapem rozwoju człowieka według Junga. Jest to proces samopoznania, głębinowego rozpoznania swojej wewnętrznej natury. To wręcz proces umożliwiający odkrywanie tego wewnętrznego świata i poprzez to stawania się i integrowania wszystkich aspektów swojej psychy. W ujęciu jungowskim są to nie tylko luźno skojarzone z naszą świadomością marginalne części osobowości czy treści kompleksowe, ale też głębinowe treści nieświadomości indywidualnej, a także stanowiące zasadniczy fundament naszego umysłu, pokłady nieświadomości kolektywnej. Proces indywiduacji to nic innego jak odkrycie i rozpoznanie i zintegrowanie morza nieuświadomionych treści, sił i procesów naszego umysłu. W celu osiągnięcia subiektywnej pełni naszego istnienia, za czym podąża uczucie kompletności i granicznej tożsamości czy samozrozumienia. I teraz chciałbym przytoczyć ciekawą wypowiedź bardzo znanego teoretyka mitu, Josepha Campbella, który tak w jednym wykładu powiedział. W jednym z swoich wykładów Campbell wypowiedział się tak o podejściu Junga. Stwierdził on, że w sensie ogólnym teoria Freuda dotyczy przygotowania człowieka do życia, do bycia osobą dojrzałą, z w pełni funkcjonującym ego i zdolnościami adaptacyjnymi, natomiast teoria Junga dotyczy przygotowania człowieka do śmierci. W jakim sensie to zdanie wydaje się uzasadnione? Ponieważ teoria indywiduacji dotyczy drugiej części życia, dotyczy ona nie tyle procesu adaptacji jego do wymogów świata, czy kształtowania zdolności człowieka do powstrzymania swojej wrodzonej impulsywności i wykraczania poza zasadę przyjemności, tak jak ją Freud rozumiał, ale raczej procesu integracji całości psychiki na wyższym, holistycznie rozumianym poziomie. I można powiedzieć, że właśnie to jest przynajmniej połowa pracy w paradygmacie jungowskim z klientem w psychoterapii, właśnie dotyczy tej holistycznie rozumianej integracji całości psychiki. Więc chciałbem znowu poczynić pewne uogólnienie. Indywiduacja to proces, jak zobaczymy dalej, to przebiega przez otwarcie się i integrację świata wewnętrznego, kompleksów, nieświadomości indywidualnej i zbiorowej. Po drugie, porzucenie w imię doświadczenia immanentnej prawdy o sobie, porzucenie tak zwanej maski społecznej, czyli persony. Po trzecie, rozpoznanie i zintegrowanie swojego cienia, odkrycie projektowanej na płeć przeciwną części swojej psychiki i stopniowe wycofanie podświadomych projekcji z innych obiektów świata zewnętrznego. Tu mówimy o projektowaniu anime i cienia, by na końcu ustanowić rodzaj bycia, w którym nasza egzystencja opiera się nie tylko na paradoksalnej dualności uczestniczących w istnieniu opozycji,
Mówię tutaj, odnoszę się do terminu coniunctio oppositorum właśnie, ale zasadza się ona na punkcie między świadomością i nieświadomością, czy między tym, co jednostkowe i społeczne, i można tu powiedzieć bardzo wiele, wymienić wiele, wiele dychotomii. I zobaczcie teraz, znowu upraszczający, ale mam nadzieję pomocny obraz, który pokazuje drogę człowieka w kierunku pełnej indywiduacji. Czyli od gdzie mamy na dole, jest jaźń, ale jeszcze jest nie w pełni zróżnicowana. Jest to pewna całość potencjalna, gdzie pojawia się wyodrębnia ja. Potem następuje pewien złożony, długoletni proces, który wiąże się z doświadczeniem opozycji, na przykład jednostkowe, społeczne, wewnętrzne, zewnętrzne i tak dalej. I w oparciu o ten proces dynamiczny następuje stopniowe różnicowanie, czego efektem jest u samej góry pewna całość, którą wyraża obraz u samej góry grafu, czyli mandala, czyli pewna całość zróżnicowana, w której nasze ego i jaźń są zróżnicowane i są w pewnym sensie ze sobą w kontakcie. Można by powiedzieć, że jungowski proces indywiduacji wpisuje się we wrodzoną człowiekowi tendencję, o której pisał Piaget, to znaczy w tendencję do wykraczania poza stan zadany lub posiadany, by przez asymilację i akomodację do nowych okoliczności zewnętrznych i wewnętrznych uzyskać większe zróżnicowanie struktury psychicznej czy poznawczej umysłu, organizmu. Kiedy więc słyszymy, że według Junga centralnym dla rozwoju człowieka jest kroczenie na ścieżkę konfrontacji i integracji psychicznych przeciwieństw, to warto pamiętać, że ten proces jest oparty właśnie na wyżej wspomnianej, bardziej ogólnej, adaptacyjnej tendencji naszego umysłu, organizmu. Indywiduacja w sensie ścisłym ma tę specyfikę, że kieruje naszą uwagę na wewnętrzny świat przeżyć, angażując równocześnie ogólną tendencję eksploracyjną, adaptacyjną umysłu człowieka. Ten proces ma zapewnić jednostce uzyskanie nowej, wyższej jakościowo i funkcjonalnie struktury psychicznej, rozumianej też jako dynamiczny system samoregulujący, która nie tylko ma cechę pełniejszej integracji poszczególnych poziomów psychicznych, świadomość, nieświadomość indywidualna, nieświadomość zbiorowa, ale też jako system cechuje się większą zdolnością do adekwatnego reagowania, integrowania zarówno w świecie zewnętrznym, jak i zderzeniu ze światem treści płynących z nieświadomości. Jest on tym samym lepiej zaadoptowany do sił determinujących nasze przeżycia czy sposób doświadczania w świecie. Według Junga celem indywiduacji jest stanie się w pełni zrealizowaną, wyjątkową jednostką, zdolną do życia w harmonii z własną, prawdziwą naturą i wymaganiami świata zewnętrznego. Jung zidentyfikował kilka etapów procesu rozwoju osobowości. Pierwszym krokiem jest rozwój ego, który już wspomniałem wcześniej, który jest świadomą, racjonalną częścią jaźni. Wiąże się to z integracją różnych funkcji umysłowych, takie jak myślenie, odczuwanie, czy percepcja itd. Drugim krokiem jest integracja nieświadomości osobowej, na którą składają się wspomnienia i doświadczenia, i materiał osobisty, który nie znajduje się obecnie w świadomości. I to można powiedzieć, że to właśnie podlega pracy podczas psychoterapii w sensie jungowskim. Wiąże się to z odkrywaniem i pogodzeniem się z własnym cieniem, który jest nieświadomą częścią siebie, zawierającą nasze negatywne cechy i impulsy. Albo w sensie Arnolda Mindela powiedzielibyśmy, to są te aspekty naszej psychiki, z którymi się nie utożsamiamy, nawet jeśli to są cechy społecznie postrzegane jako dobre. To jest pewien, żebyście Państwo rozumieli paradoks tego obrazu. Trzecim krokiem jest integracja nieświadomości zbiorowej, na którą składają się archetypy, czyli uniwersalne symbole i motywy obecne w mitach i opowieściach wszystkich kultur. Wiąże się to z badaniem i pogodzeniem się z uniwersalnymi aspektami ludzkiego doświadczenia, takimi jak podróż bohatera oraz cykl życia, ale też śmierć. Ostatnim krokiem jest integracja jaźni, która obejmuje syntezę świadomych i nieświadomych aspektów.
w spójną całość. Wiąże się to z odnalezieniem własnej, niepowtarzalnej tożsamości i celu w życiu oraz życiem w sposób autentyczny i wierny sobie. Czyli w pierwszym etapie indywiduacji, tutaj mówimy o tym etapie, kiedy w sensie stricte, musimy skonfrontować się ze swoim cieniem, czyli tym aspektami psychiki, których nie chcielibyśmy u siebie widzieć, czy z czym się nie utożsamiamy, których w sobie nie akceptujemy, albo tych doświadczeń, których nie chcielibyśmy ponownie doświadczyć. Musimy to zrobić, by bardziej zintegrować swoją psychikę, ale też dlatego, by nie projektować je na świat zewnętrzny, czy tudzież na osoby inne, zewnętrzne, w świecie zewnętrznym. Po drugie, w drugim etapie integrujemy opozycyjny, dopełniający nas aspekt psychiczny, który wnosi do naszego życia osoba płci przeciwnej, z którą się łączymy, czyli mówimy tutaj o projekcji animy czy animusa. W trzecim etapie rozwijamy stopniowo swoją mądrość i wgląd w naturę świata. I tutaj mówimy właśnie, stajemy się osobowościami manicznymi, czyli mężczyzna jako stary mędrzec, a kobieta jako wielka matka, by ostatecznie doświadczyć stanu pełni wyrażonego symbolicznie przez obrazowość archetypu jaźni. W tym kontekście możemy spojrzeć na jungowski proces indywiduacji jako na wrodzony program rozwoju umysłu, który ma za zadanie nie tylko dostosować się do świata, nas do świata, ale też być zdolnym do wejścia w adekwatny sposób w kontakt z wrodzonymi, głębinowymi uczestnikami naszego życia psychicznego. A pamiętać musimy, że w perspektywie jungowskiej nie jesteśmy tylko zbiorem cząstek elementarnych, atomów czy komórek, ale nasze istnienie jest w takim samym stopniu duchowe. Dlatego na przykład anima dla Junga to jest po prostu nasza dusza. W sensie jungowskim nasz umysł ma implicyte zawarte w sobie archetypowy obraz Boga i w sensie najbardziej podstawowym, głębinowym jest istotowo nieodróżnialny od niego. Dlatego możemy powiedzieć, że w perspektywie jungowskiej jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. W perspektywie jungowskiej człowiek w swojej głębinowej naturze doświadcza podczas indywiduacji nie tylko własnego rozwoju, ale i granicznego samopoznania, czego rezultatem jest rozpoznanie swojej immanentnej natury i naszego zakorzenienia we wszelkich przypisanych światu metafizycznych czy teologicznych aspektach. Podczas indywiduacji w sensie stricte doświadczamy nie tylko swojej niedoskonałości, ułomności czy traum ukrytych za kompleksami, ale też swej granicznej doskonałości, którą doświadczamy najmocniej podczas procesu alchemicznych godów królewskich, w których pozwalamy na spotkanie granicznych opozycji naszego życia psychicznego oraz świata, które w tajemniczym procesie coincidentia oppositorum powołują do życia kwintesencja, substancję piątą, kamień filozoficzny czy mityczne złoto alchemików. W procesie tym kolektywne spotyka się z indywidualnym, społeczne z jednostkowym, świadome z nieświadomym, w niekończącym się tańcu circumambulacją. Musimy otworzyć się w nim na tkwiące w nas i w świecie graniczne przeciwieństwa. Jest to proces sublimacji naszej substancji psychicznej, jej uszlachetniania się, jej transfiguracji. Na końcu tej drogi jest nie tylko ustanowienie pełni zintegrowanej psyche, czy też pogodzenie się ze światem, z tkwiącymi w nim marnością, opozycjami czy skrajnościami, ale nade wszystko ponowne odkrycie świata ducha, a w dalszej perspektywie także odnowienie relacji z Bogiem. I dlatego właśnie Jung w swoich wypowiedziach twierdził, że on nie tyle wierzy w Boga, ale on wie, że Bóg jest. I to by było na tyle, to byłoby tyle na dzisiaj. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Zapraszam do subskrypcji kanału i na kolejne wykłady. Dziękuję bardzo. Do widzenia.